Hej, cześć, siemano, z tej strony Arawlen i witam was bardzo serdecznie na małym unboxingu. Odwrócę to tak, żeby nie było adresu widać. Paczuszka od Cenegi z okazji premiery Polskiej Farmy 2017. Z góry mówię, że to tylko unboxing i nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo mikrofon mam trochę niżej. Ale mam nadzieję, że będzie mnie względnie słychać. Paczuszka od Cenegi jest dosyć duża, jak na edycję specjalną gry, która miała mieć w zasadzie tylko pudełko. Także nie wiem, czy to po prostu zabezpieczenie, czy coś jeszcze. Ta paczka jest sztywna, jak ją dotykam, dosyć twarda. Także nie wiem, co oni tam wykombinowali i troszkę się, prawdę mówiąc, jestem lekko zaintrygowany, co tam znajdziemy. Na początku mówię tak, nie wiem, mówiłem chyba, że nie będę nagrywał Polskiej Farmy 2017. Na razie nagram tylko unboxing. Gry raczej nagrywał nie będę, chociaż jeszcze to przemyślę, ale raczej nie, po prostu dosyć sporo już tego nagrałem. Chyba czas troszkę odpocząć, lekko zmienić content. Jezus, jakie to zabezpieczone jest, wy tego tu dobrze nie widzicie, bo tutaj jeszcze jest... O, dobra. W sumie fajnie, że tą kamerkę mam w takim miejscu, że po prostu mogę... Po prostu mogę ładnie to ująć i myślę, że będzie w dosyć dobrej jakości. I przynajmniej obraz się nie będzie trząsł jak nieraz, gdy nagrywałem ręką. Dobra. Mamy jedno. Teraz tak, co dalej? Znowu zabezpieczone. Dosyć ładnie to zabezpieczyli. Czemu to jest w drewnie? Nie szkoda mi drewna było? Dobra, patrzmy dalej. Patrzmy dalej, co tam mamy. Czy ja tu widzę siano? Ja tam naprawdę... Jezus Maria. Co tam jest? O Jezus. Pniemy dalej. Pniemy dalej. Dobra, są postępy, jest progres. Co tu za opakowanie? Dobra. Ściągamy folię. Tam, naprawdę? Czy tu naprawdę jest siano? Czy tu naprawdę jest siano? I czy właśnie z drugiej strony mi coś wypada? Dobra, zobaczymy z drugiej strony. O Jezus. Z drugiej strony chyba coś wypada. Tu jakieś przykrycie. Chwila, przetniemy. Też mi się ręce trzęsą bez tego. Co to jest? Statyw, nie wtrącaj się. Jezus! Ale fajne! Zobaczcie. Powinno być, widać na kamerce, ładne logo Polskiej Farmy 2017. Ładnie wytłoczone, muszę przyznać. I co mamy dalej? Mamy siano! I gdzie ja, co ja mam z tym sianem zrobić? Chyba zaraz pójdę po jakiś... Co tu? Tam coś jeszcze jest? Okej. Okay. Dobra, zaraz wracam. Idę po jakiś pojemnik na to siano. Tak. Okej, okay, mamy jakiś tutaj foliłeczkę. Także tutaj to siano włożymy. Widzę tutaj... Czy ja tu widzę słoiki? Naprawdę? Nie wierzę. Nie wierzę. Nie mogę wam tego zbytnio pokazać. Chyba, że... Nie wiem, coś tu jakieś słoiki widzę, owoce i grę, i czy wy to widzicie? Rzodkiewka karminowa. Na pewno we wrześniu zasieję rzodkiewkę. Na pewno. Dobra, położymy rzodkiewkę. Mamy jabłuszko, tak, jedno jabłuszko, ładne jabłuszko. Nawet się zbytnio nie zmasakrowało. Mamy tutaj Dwie gruszki, tak, product placement i mamy, co my tu mamy? Miód z pasieki, gospodarstwo ekologiczne, pasieka pszczela na roztoczu. Okej. Czemu nie? Co mamy? Jest pasztet! Naprawdę? Pasztet szlachecki, wieprzowy. Trzeba będzie spróbować.
Zobaczmy dalej. Mamy tutaj traktorek, który normalnie jest dołączany do pudełka, ale chyba tutaj po prostu jest rzucony luzem. Massey Ferguson. Malutki traktorek, ale będzie sobie go można postawić. I nie wiem, czy dobrze łapie fokus, czy kamera dobrze się skupia, aczkolwiek na razie go położę i jedziemy dalej. Jest jeszcze jeden słoik z czymś. Polska Farma 2017, pierwszy symulator rolniczy z glebą 3D. Tutaj. Nie wiem, czy będzie dobrze widać te napisy. O, sfokusowało teraz względnie. I otwórzmy, czy to jest to, co ja myślę? Czy to jest to, co ja myślę? W imię Ojca i Syna. Spójrzcie. Najprawdziwsza ziemia. Tak. Może wykorzystam do jakichś kwiatków. Dobra, na razie to zamknę. I dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Tam dalej już chyba nic nie ma. Jest pudełeczko. Polska Farma 2017. I logosy. Dobra. Na razie tą skrzyneczkę odłożę. I skupimy się na samym pudełeczku. Co tam mamy w pudełeczku? Jeszcze tutaj z drugiej strony. I jeszcze tył. Naprawdę za dużo tutaj nie widzę. Mam małe okienko tego podglądu. W dodatku jest sporo niżej. Ale coś mniej więcej widzę. Polska edycja najnowszego symulatora rolniczego Farm Expert 2017. Mamy tutaj wypisane główne punkty, cechy gry, aczkolwiek ich tu zbytnio nie widać. Zrobię jakieś fotki potem i Wam jeszcze najwyżej pokażę. Jest wspomniane o maszynach rolniczych, realistycznej fizyce gleby oraz trzech rodzajach upraw szklarniowych. Dobra. Dodatkowo mamy wspomniane o glebie 3D, sadach, sześciu rodzajach zwierząt, warsztatach, czterech rozbudowanych światach, grze wieloosobowej oraz modyfikacjach. Oficjalny wydawca gry Cenega S.A. Gra dostępna na Steam. Logosy Playwaya oraz Sildena, wykonawcy gry. Dobra. Zobaczmy, co jest w środku. O, szep. Jej! Mamy mapkę! Chociaż myślę, że to będzie jakoś w formie plakatu. Ale tak też nie jest źle. Można sobie otworzyć i popatrzeć. Dbają maszyny w gospodarstwie. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy, nie wiem czy to widać względnie. Kupuj pojazdy, poruszaj się w środowisku 3D. Tutaj mamy sprzedawaj plony, zbieraj zyski. Ok. Mamy dalej. Dalej mamy uprawa i rolę. Dbaj o swoje uprawy oraz na końcu kupuj rośliny, nawozy i środki ochronne. Tak. Czyli mniej więcej streszczona gra, można powiedzieć. No i dalej mamy... W sumie nie zauważyłem, to jest fajnie zrobione, bo ten projekt z mapką, ta cała mapka, jest tak jakby w formie takiego plakaciku jeszcze na tej okładce, a w tle jeszcze mamy jakiś screen z gry. Także naprawdę fajnie to pomyśleli z tym pudełkiem. Muszę przyznać. Nie, to nie jest screen z gry. Jakieś tam tło rzeczywiste z realnego świata, ale naprawdę ładnie to wygląda. Przyjrzyjcie się jeszcze. Dobra. I teraz zajrzyjmy do środka. Tutaj chyba muszę otworzyć. Jest zabezpieczone. Dobra, nożykiem przejechałem. I co my tu dalej mamy? Troszkę zgiąłem, ale to się zamknie. Dobra. I mamy pudełeczko. Okej, to było tekturowe. Pusto w środku. Wyjąłem coś takiego. Wyjąłem coś takiego. I mamy to, o czym tutaj właśnie ciągle mówimy. Trochę nie wszystko może będzie widać, ale coś powinniście zobaczyć. Ale naprawdę, kto będzie teraz sprzątał moje biurko? Czemu nie uprzedzili, że tam będzie siano w środku? Dobra. Pozbywamy się folijki. Tutaj na pudełku mamy w sumie to samo, co na tym tekturowym. Jak zobaczycie.
No, w końcu nie ma co tutaj cudować, ale najważniejszy teraz jest środek. Mamy to. Z klucza nie mogę pokazać. Teraz tak. To może wyjmę. Klucza nie pokażę, bo może go rozlosuję. Tu mamy jakąś taką krótką instrukcję. Tak mi się wydaje, że to jest jakaś instrukcja. Co my tu mamy? Jest instrukcja, sterowanie, menu, umowa licencyjna, patroni medialni. Dobra, tak to wam pokażę mniej więcej. Cały czas się boję, żeby klucza nie pokazać. Żeby ktoś nie był prędki. Ten klucz mi jest niepotrzebny, ale po prostu chcę jakiś konkurs z tego ogarnąć. Także po prostu muszę na niego uważać. I pokażę... Nie tak, tak, o. Patroni medialni. Gospodarz.pl, Agronews oraz Farm Expert. Naprawdę z tym Farm Expertem to mi się udało, że dogadali się z firmą, która po prostu nosi... z portalem, który nosi nazwę gry. Nie wiem, co było pierwsze, ale nikt tutaj żadnych problemów licencyjnych nie sprawia. Tutaj zasłaniając jeszcze, mamy logo Playwaya i Sildena. Tak, dobra. I to leci tam. I tu mamy płytkę z grą. No łapokusa. Jest płytka z grą. Dobra. Mi to zajęło 13 minut, a nie wiem, jak Konsi wymieścił się w 5. Nie wiem, jak on to zrobił, ale podziw dla niego. Także może jeszcze raz podsumuję to, co dostaliśmy, co ja dostałem od Cenegi, oficjalnego wydawcy gry Farm Expert w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Dobrze. Mamy drewniane pudełeczko, w środku siano, z wierzchu też było siano, ale je wyjąłem, żeby dostać się do reszty. Mamy pudełeczko, mamy tekturowe pudełeczko, mamy jeszcze tutaj ulotkę, trochę źle ją złożyłem, bo powinno być coś takiego. O, ulotka, która jest w pudełku z grą i w której jest instrukcja, jak tam się obsługiwać i tak dalej. Ale taka prosta, ale fajna instrukcja. Myślę, że fajna sprawa, zwłaszcza, że w dobie cyfrowej rozrywki te pudełka ostatnio strasznie są słabo wydawane i tam zazwyczaj jest tylko płytka. No i tutaj malutki traktorek Massey Fergusona. Wiele nim nie narobimy, ale myślę, że fajny bajer. Osobiście postawię go sobie na meblach. Nawet go teraz sobie postawię i niech sobie stoi. Z tego, co widzę, to postawiłem troszkę krzywo, kabina jest zrobiona, ale nikt tym się siłował nie będzie. I tak fajna sprawa. Dalej mamy pasztet szlachecki, o którym już mówiłem. Następnie miód. Tak trochę słabo wam to pokazuję. O, teraz lepiej widać. Miód i po prostu najprawdziwszy słoik z najprawdziwszą glebą. Mieszkając na wsi, może to nie jest dla mnie jakiś zachwyt, ale jeśli ktoś jest z miasta, to naprawdę może się ucieszyć, że ma licencjonowaną glebę, proszę państwa. Pierwszy symulator rolniczy z glebą 3D. Pokazywałem, ale jeszcze raz wam pokażę. Dobra. No i jeszcze nie zapominajmy o rzodkiewce karminowej. Karminowata. To jest karminowa, nie karminowana. Dobra. Oraz jeszcze gruszki i jabłko. Dobra. Na koniec jeszcze w pełnej okazałości wierzch pudełeczka. Naprawdę mi się to podoba. Kompletnie się tego nie spodziewałem. I po prostu ogromne brawa i szacunek dla Cenegi, jak oni to świetnie rozwiązali. Kompletnie w życiu bym nie pomyślał, że coś takiego mogą zrobić. Dobra. Ja się może teraz pokażę. Okej. Okay. Dobra. Jeśli chodzi o unboxing, to by było na tyle. Mikrofon teraz sobie w swoją stronę dam. Jeszcze takie później, w drugiej części filmu, moje podsumowanie pracy dwuletniej nad tą grą i parę informacji co do przyszłości. Także jeśli ktoś czekał tylko na unboxing, to jest koniec, a jeśli ktoś
jest zainteresowany dalej, to może oglądać. Także ci, co się żegnają już, to pa pa. No dobrze, więc ten, kto został, temu należy się trochę informacji. Dlaczego nie będę nagrywał polskiej farmy, dlaczego nagram tylko unboxing, nagrałem i tak dalej, i tak dalej. Otóż myślę, że czas odpocząć od tej gry. Po prostu 2 lata pracy, 2,5 roku w zasadzie. I zwyczajnie czas odpocząć te swoje wolne, spróbować czegoś innego. Myślę, że doskonale wiecie, że jeśli się z czymś pracuje i jeszcze potem się to rozszerza jakoś, jak na przykład ja to robiłem poprzez działalność na YouTube, to zwyczajnie się zbrzydnie człowiekowi. Ja też podjąłem decyzję, że odchodzę od zespołu i po prostu gra będzie się tworzyć teraz dalej beze mnie. Czy to wyjdzie na dobre, czy na złe, pojęcia nie mam. Myślałem o tym dosyć długo i naprawdę stwierdziłem, że czas po prostu na jakieś drobne zmiany i po prostu taką decyzję podjąłem i nic poza tym. Także nie chodzi o to tutaj, że jak pracowałem tam to nagrywałem, a jak odszedłem to nie, bo po prostu jakby to jest jedno powiązane z drugim. Odszedłem, bo po prostu miałem dość i najzwyczajniej w świecie to jest powiązane, bo skoro miałem dość tam pracować przy tej grze, no to teraz i mam dość tej jej nagrywać. Po prostu pracując tyle czasu przy czymś, jednak potrafi się to jakby troszkę oprzykrzyć i czasem trzeba sobie dać na luz i pozwolić na jakieś zmiany. Jeśli chodzi o YouTube, no to ta polska farma pojawiać się nie będzie. Będę starał się bardziej podkreować te legendarne maszyny i na pewno nie zostanę dłużny z newsami i własnymi komentarzami. Jestem ciekawy, jak teraz będą komentowały osoby, które twierdziły, że nie jestem obiektywny, bo moje zdanie na pewno się w żaden sposób nie zmieni i po prostu jestem ciekawy ich uzasadnień. Także hejterzy, zapraszam, jesteście tutaj mile widziani. Ciekawy jestem waszych kolejnych dziwnych teorii i tak dalej. Także to by było na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście ten unboxing i po prostu nie mówię tego nigdzie indziej. Nie będę szykował na ten temat specjalnego filmu, bo uważam, że to nie ma sensu. Kto po prostu jest wytrwały i posłuchał i pooglądał i chciał usłyszeć coś jeszcze dodatkowo, to się dowiedział. A kto nie, no to jego problem i zwyczajnie trzeba będzie tych ludzi potem uświadamiać. Filmu osobnego na ten temat na pewno nie zrobię. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.